Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie strzelce w horoskopie na listopad 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Strzelce, listopad 2023 roku, jakieś rady, wskazówki dla strzelców. Strzelce. Jakaś transformacja się szykuje. No kochane strzelce, to może być troszkę trudny miesiąc, ale warto, warto powalczyć, bo karta śmierci mówi o transformacji, w którą Wy wchodzicie, która będzie w waszym wnętrzu się działa. Jakaś transformacja totalna, zmiana nawyków, zmiana dotychczasowego działania, zmiana w Was. I bardzo dobrze, bo dochodzi do dojrzałości emocjonalnej. Co Wam może przeszkadzać? Karta wieży, piątka mieczy, jakaś destabilizacja, która może być w różnych aspektach życia, przez jakieś kłamstwa. Uważajcie na ludzi, którzy są przy Was, czy ktoś nie udaje maski, żeby Wam się przypodoba, czy ktoś nie kłamie, czy zwracajcie na to uwagę, czytajcie umowy, zwracajcie uwagę na to, co jest wokół Was i kto jest wokół Was, ale również jeśli coś by się zburzyło, to dobrze, bo burzy się stare, a powstaje nowe. Burzymy wszystko, co już nam nie służy, żeby powstało nowe, ale budujcie to nowe nie na kłamstwie, tylko na prawdzie i to Was uratuje. Karta rada, dziewiątka denarów, dostatek, obfitość, dobrobyt, dojrzałość emocjonalna. Nie będzie Wam niczego brakowało, będziecie miały kochane strzelce, wszystko, czego Wam potrzeba. Będziecie po prostu szczęśliwe. To, co nieuniknione i wynik, ósemka kielichów i siódemka mieczy. Odchodzicie od jakiejś starej, obranej ścieżki, od starych schematów działań, które były zakłamane, które były po prostu z kłamstwami, z kłamstewkami, z błędami w komunikacji, z jakimiś niedomówieniami, niedopowiedzeniami. Odchodzicie od tego i co? I powolutku, powolutku budujecie swój sukces. Także listopad może być trochę trudny, ale będziecie budować swój sukces od podstaw powolutku. Także działajcie również na różnych polach, tak jakbyście działały po prostu z jakimś traktujcie siebie jak najlepszego przyjaciela, najlepszą przyjaciółkę, a wszystko pójdzie zgodnie z planem. Dziękuję Wam, kochani strzelce, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę super listopada. Do usłyszenia, zobaczenia.